Siemaneczko, ziomeczki, witam was serdecznie na kolejnym filmiku unboxingowym. Dzisiaj będziemy otwierali parasole waszych dup. Co do kur... Mam nadzieję szczerze, że jeszcze jakoś żyjecie, jeszcze jakoś mnie lubicie po tym maratonie pierwszej klasy. Swoją drogą, napiszcie mi tam, czy wam się podobał ten maraton pierwszej klasy, okej? I zapraszam was dzisiaj do oglądania super zabawnego, śmiesznego odcinka, ziomeczku, epicko, trudnych spraw. Zapraszam. Małżeństwo Koliszyńskich, Joanna i Rafał wraz z 10-letnią córką Zuzią od 2 lat mieszkają w domu odziedziczonym po rodzicach Rafałem. Dom z każdym miesiącem staje się coraz bardziej zagracony, a winna temu jest pasja Rafała do starych mebli. Holy shit! Słuchajcie, ja rozumiem pasję do starych mebli, ja to jak najbardziej rozumiem. Nie rozumiem natomiast pasji do posiadania 400 garnków, gdy ma się 3-osobową rodzinę. Mąż zbierał stare, wyrzucane przez innych ludzi meble. Chciał je odświeżać i sprzedawać. Zainteresował się tym pod wpływem programów telewizyjnych. Mój stary jest fanatykiem starych mebli. Wow, Paweł! Czy to jest nawiązanie do pasty o wędkarzu? Nie rozumiałem, o co tyle nerwów. Może i miałem nietypowe zainteresowania, ale przecież byłem dobrym mężem. Panie Rafale, może to jest czas nie odnawiać mebli, tylko odnowić swoje małżeństwo. Słuchaj. Wy wiecie, że to jest taka choroba, w ogóle takie zbieranie wszystkiego i brak chęci do wyrzucenia czegokolwiek? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Po angielsku to hoarding było. Zbierałem te ciekawe przedmioty, żeby je odnowić. A to, że nie miałem miejsca, żeby je przechowywać, to nie moja wina. Proszę się nie przejmować, panie Rafale, nadejdzie dzień, w którym znajdzie pan przepiękną willę, którą ktoś wyrzucił akurat do kosza. Będzie pan mógł tam mieszkać w tej willi i sobie też zbierać swoje rzeczy i kolekcjonować. Tam będzie dużo miejsca na pewno. Czasami chciałam, żeby mąż znalazł sobie inną pasję. Kolekcjonował coś małego, na przykład znaczki pocztowe. Zabierają mało miejsca i nie zagracają mieszkania. O Jezu, pamiętacie te skamy, które kiedyś były na Facebooku cały czas publikowane przez moich znajomych między innymi? Witamy serdecznie, z powodu błędów w fabryce Apple'a te iPhony nie dostały naklejki na telefony, więc mamy teraz do rozdania za darmo 500 tysięcy iPhone'ów. Wystarczy polubić i udostępnić ten post. Ej Zosia, bo tu pan stoi z iPhone'ami. No, na pewno to nie jest skam. Może się mylę. Niech mi ktoś napisze w komentarzu, czy ktoś z was, czy ktokolwiek we wszechświecie dostał tego iPhone'a. Niestety renowacja to drogie hobby. Farby, lakiery, impregnaty, to wszystko kosztuje, a ja nie miałem pieniędzy. Dlatego skupiłem się na zbieraniu. Cześć kochani, mamy do rozdania 500 domów o powierzchni każdy 200 metrów kwadratowych. Rozdajemy je, ponieważ w fabryce domów nie zostały naklejone specjalne naklejki ochronne na szyby tych domów, więc nie możemy ich sprzedać oficjalnie, więc teraz je rozdajemy. Wystarczy polubić ten film i udostępnić go wszystkim znajomym. Obiecuję, dostaniecie swój dom. Czułem, że mogę w przyszłości na tym zbić pieniądze, ale moja żona tego nie rozumiała. Rafał poszedł wyrzucić śmieci. Strasznie mnie rozbawiło, jak ten pan Rafał podszedł do tego krzesła. Oh, damn! Takie fotele właśnie przeżywają swój powrót do mody. Wystarczy zmienić tapicerkę, odnowić i będą służyły długie lata komuś, kto da za nie ogromne pieniądze i będzie się cieszył wyjątkową rzeczą. Pan Rafał bardzo się nie myli. Zajrzyjcie na OLX-a. Wiecie na co. Tam jest mnóstwo mebli retro, które chodzą po jakieś 200-300 zł, tak po prostu znikąd. Retro, stare. Tacy ludzie naprawdę istnieją i kiedyś będą moimi klientami. Rafał przez kilka ostatnich dni nie przynosił do mieszkania żadnych nowych mebli. O ile jeszcze rozumiem stare meble, to nie rozumiem tego Elvisa na płótnie. The fuck? Nie miałam siły na pilnowanie męża na każdym kroku. Zachowywał się jak dziecko. Renowacja renowacją, ale na zbieractwo się nie zgadzałam. Chciałam, by najpierw odnowił to, co zebrał, a dopiero ewentualnie później przyniósł następne graty. Zaraz się okaże, że ten fotel, który musiał wynieść pod śmietnik przez żonę, bo mu kazała, okaże się, że to był ulubiony fotel Stalina i wart jest miliard dolarów. Po kłótni z żoną Rafał był zmuszony wynieść fotel z powrotem pod śmietnik. Niestety, to nie koniec niemiłych wydarzeń tego popołudnia. Kochanie, co jest? Zuzia, czemu płaczesz? Powiedz mamusi, co się stało?
Zuzia, przewróciłaś się? Uderzyłaś? Tato! No uderzyłam się! Chłopaki powiedzieli, żem skakała z roweru, z takich schodków. No i ja skoczyłam, ale tam było 1,5 metra. I ała, ała, bardzo bolało. Paweł, czy to jest nawiązanie do Pawła Jumpera? Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze dzieci chodzą razem do klasy. Pana córka pobiła mojego syna. Co? Moja Zuzia? To niemożliwe. To taka miła i empatyczna dziewczyna. Akurat niech pan spojrzy na jego buzię. I on twierdzi, że zrobiła to Zuzia? No najpierw nie chciał mi się przyznać, musiałam wydusić to z niego. Musiałam go pobić, żeby wyciągnąć zeznania. Mówił, że grzebiesz w śmietniku i że w naszym domu śmierdzi, bo znosisz dużo gratów. No widzisz, do czego doszło? Wszyscy się ze mnie śmieją, to twoja wina. Czułam się okropnie, jak śmiali się z mojego taty. Franek był najbardziej złośliwy, więc go popchnęłam. No popchnęłam Franka, a to, że on sobie rozwalił głupi ryj na chodniku, no to już nie moja wina, tylko grawitacji. Co za kobieta, to jest po prostu rodzina z piekła rodem. Nie zmieniaj tematu, to wszystko twoja wina. To przez ciebie śmieją się z naszego dziecka. Ale daj spokój, dzieci bez przerwy w tym wieku kogoś wyszydzają. Kończysz ze zbieractwem, całkowicie natychmiast, obiecaj. Ale co, mam skończyć ze zbieraniem? Tak, tak dłużej nie może być. Bo łatwiejsze jest to, by dorosły mężczyzna zmienił swoje całe absolutnie życie, niż wytłumaczenie po prostu Frankowi, że ej, nie wolno się śmiać z innych ludzi. Nie, nie, nie. Logika tych paradokumentów mnie przeraża. Rafał obiecał, że już nigdy nie narazi córki i rodziny na pośmiewisko. Jednak jego mania zbieractwa jest silniejsza od niego i dlatego śmietnikowe zdobycze stara się znosić w tajemnicy przed żoną. W jakiej okolicy mieszka pan Franek? Rafał. On prawie codziennie znajduje pod śmietnikiem piękne jakieś retro meble, które w żaden sposób nie są zniszczone. Ja chcę tam mieszkać i też zbierać jak pan Franek. Rafał. Wiem, że obiecałem, że nie będę już tutaj znosił takich gratów, ale zobacz, to jest wyjątkowa rzecz. Człowieku, popatrz na siebie, jak ty wyglądasz? Czy ty przechodziłeś przez jakiś płot? Tak, ale nie o to chodzi. Wyobraź sobie, nie zauważyłem tabliczki i po prostu tam był pies, no i trochę mnie poparł. Pies cię pogryzł? Zaraz się okaże, że pan Franek wcale nie zbiera tych rzeczy ze śmietnika. On wchodzi ludziom na działki i zabiera im z tarasu choćby rzeczy. W żadnym wypadku. To ma wylecieć na śmietnik. No ale proszę cię, no... Nie ma mowy. Moja decyzja jest ostateczna. Natychmiast to wychodzi. Zuzia? Ale tak? Kochanie, no dzisiaj noc spędzimy porozmawiamy chwilkę. Dlaczego u babci? Mama, cholera jasna, ja nie mogę teraz iść do babci. Ja mam zajęcia online teraz na komputerku, okej? Okay? Co się tutaj dobra, dzieje? Dobra, to ja to włożę tam dobrze. Do przodu. Wiesz co, wywozimy graty z salonu, po prostu postanowiłem zrobić porządek z tym wszystkim. No ja jestem w szoku. Teraz spokojnie możecie wrócić do tego pokoju, z Zuzią jest niezagracony, także... Ja nie wierzyłam, że to zrobisz, a jednak, no cieszę się bardzo. Wiesz co, zrozumiałem, że po prostu no, są ważniejsze dla mnie sprawy i... No, i dziękuję, i w tym momencie odcinek się nam kończy. Happy end, piękna historia. Dzięki, do zobaczenia niedługo, ziomeczki. Pięknie by było, no nie? Chciałem, żeby żona była szczęśliwa, ale musiałem też myśleć o sobie. Dlatego zdecydowałem się na kompromis, chociaż Joanna nic o tym nie wiedziała. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Czyli to jakiś taki mały przekręcik się dzieje, widzę. Tutaj coś takiego, takie na rzeczy coś musi być. Kilka dni później przyjaciółka Joanny, Magda, namówiła ją na wspólne bieganie w parku. Joanna zgodziła się, bo będzie miała możliwość porozmawiania o swojej sytuacji w domu. Ta, sugerowanie, że tak kobiety biegają. Za każdym razem, jak widzę kobietę w leggingsach, która biegnie gdzieś przez miasto, to ja wiem o tym, wy też powinniście już o tym wiedzieć, że ona tak naprawdę nie biegnie, żeby wiecie, ćwiczenia, hurdur. Ona biegnie do najbliższej kawiarni, żeby sobie usiąść z koleżankami, jeść ponczusia, wypić kawusie. To było seksistowskie, bo ja w sumie już nawet nie wiem. Kochana, jest news. Słuchaj, ja mam teraz tyle miejsca, że ja mogę klub sportowy w salonie otwierać. O czym ty gadasz? No, Rafał powynosił wszystkie swoje meble. Nie wierzę, co się stało? A widzisz, mnie też zaskoczył po tylu latach małżeństwa. Pani żono, pani mamo, trzeba być dumnym z tego, że mąż wybrał panią, a nie stare, obsikane i podrapane przez kota meble. Może być pani dumna. Joanna zauważa, że Rafał ostatnio znacznie mniej czasu spędza w domu. Jest zdziwiona zmianą w zachowaniu męża, który raczej preferował domowy styl życia. Zostałem po godzinach w pracy, mieliśmy sporo po prostu do zrobienia. Co robicie? A wiesz co, wdrażamy taki nowy program komputerowy. Jaki?
no, informatyczny, skomplikowany, nie chcę cię zanudzać szczegółami. Nie, mów, bo to dla mnie to jest bardzo ciekawe, chętnie posłucham, a przy okazji się czegoś dowiem i nauczę. Co, no... Jezu, jaki idealny związek! Tak zupełnie serio mówiąc, autentycznie, mąż posłuchał żony, pozbył się większości swoich gratów, bo żona nie chciała ich. Żona przychodzi do męża i zadaje mu pytanie o jego pracę, chce usłyszeć, jak było w pracy, co robili ciekawego i tak dalej. Tutaj mamy przykład najlepszego związku kiedykolwiek. Dziwne były tłumaczenia Rafała. Przychodził z nadgodzin w nielubianej pracy, tryskający energią, wesoły. To wszystko było bardzo podejrzane. Mój mąż jest szczęśliwy? Coś tu jest nie tak! Rafał się zmienił. Aśka, tylko mi nie mów, że przychodzi coraz później z pracy, z coraz większym uśmiechem, wypachniony, szczęśliwy i zadowolony. Ta koleżanka tej mamy mogłaby nagrywać komentarze i oceny do para dokumentów i przewidywać, co się będzie dalej działo. Bo tutaj idealnie zgadła, co robi pan Rafał. Wait a minute. Pan Rafał. Rafała, nie podejrzewam o romans, ale mojego byłego narzeczonego Patryka też nie podejrzewałam. Nie można być naiwną. Zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza. Czy to nie była jakaś maksyma komunizmu, że ufam, ale kontroluję? Coś takiego nie było przypadkiem? A sprawdzę, zanim mnie poprawisz, Kryspin, w filmie. Lenin to powiedział. No, Włodzimierz Lenin. Haha, tu cię mam, cwaniaku. Chciałbyś mnie poprawić, co? Nie dla psa, kurwa! A kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla śmiecia, dla pana to! Joanna wczesnym rankiem szykuje śniadanie dla Zuzi. Jest bardzo zaniepokojona, bo Rafał nie wrócił tej nocy z pracy. Mąż napisał tylko zdawkowego SMS-a, żeby na niego nie czekała. Holy shit, niby ten pan Rafał wyniósł te meble, ale ta kuchnia, zjo, to też trzeba zrobić coś. Bam, na miejscu tego pana Rafała bym powiedział żonie, że wyprowadzam się z córką razem do babci, dopóki żona nie uprzątnie kuchni i nie wywali tych połowy garnków przynajmniej. Po co tyle garnków, ja się pytam, po co? Nie wiem. Gdzie ty byłeś? No jak gdzie byłem? No w pracy byłem, gdzie miałem być. Wiesz co, do biura też dzwoniłam. No. Też tam ci nie było. Ojej, byłem w biurze, tylko później przyjechał nowy klient, wyjechaliśmy na miasto, później z powrotem wróciłem to wszystko. Wiesz co? Pokaż się. Przestań, no co ty robisz? O ty dziadu, pachniesz starymi meblami! Co się z tobą do cholery dzieje? Ale co się ma dziać? Przestań krzyczeć. Nie krzycz, bo Zuza śpi. Właśnie nie dobrze, krzycz. Idę pod prysznic, daj mi spokój. Nie poznawałam własnego męża. Nie podobała mi się ta nowa wersja Rafała. Ja rozumiem absolutnie, że ta pani martwi się o swojego męża, czy coś się złego nie dzieje w jego życiu, czy nie zdradza jej i tak dalej. Ale jakby pobudki, dlaczego się martwi, są dość dziwne, bo jakby zauważyła, że jej mąż wraca z pracy szczęśliwy. I to ją martwi. Trochę nie powinno martwić, no nie? Musiałem bardziej uważać, za każdym razem informować, o której wrócę. Następnego dnia Joanna postanawia sprawdzić, czy jej mąż rzeczywiście pracuje po godzinach, jak ją zapewnia. Przypał, stara przyszła naskarżyć, przypał! Planowałam wykrzyczeć mężowi, że odkryłam jego kłamstwo. Ale gdy wrócił do domu z rzekomych nadgodzin i znów zaczął bezczelnie kłamać, coś się we mnie złamało. Nie byłam jeszcze gotowa na konfrontację z nim. Zgadzam się z tobą, siostro! Ci mężczyźni to zdradzieckie świnie! Am I right, girls? Joanna za radą koleżanki postanowiła śledzić męża, żeby dowiedzieć się, gdzie mąż spędza czas po pracy. Nie wierzę własnym oczom. Mój mąż ma najwyraźniej romans z koleżanką z pracy. Ale jaka ładna koleżanka. Potwierdziły się moje najgorsze obawy. Jednak bez rozwodu się nie obejdzie. Ale najpierw wygarnę mu, co o tym wszystkim myślę. Podoba mi się niesamowicie, jak ta pani Joanna to mówi wszystko z kamienną twarzą. Wydaje mi się, że jak ona tak odkrywa to, że mąż ją zdradza. Miłość jej życia ją zdradza. I ona po prostu z kamienną twarzą mówi: wydało się, mąż mnie zdradza. Nie odpuszczę mu. Bez rozwodu się nie obejdzie. Wydaje mi się, że to uczucie chyba już zniknęło lata temu, nie sądzisz, pani Joanno? Rozwód i tak by miał miejsce, gdyby nawet mąż cię nie zdradzał. Pojechała za nimi do domu tej koleżanki. Już na miejscu zakradła się, żeby zobaczyć, co robią i jak zobaczyła, że rozmawiają, ujawniła się, żeby zrobić mężowi aferę. Okazało się jednak, że jej nie zdradza, tylko wynajmuje od tej koleżanki garaż, w którym trzyma i odnawia sobie meble w wolnej chwili. Albo ja i Zuzia, albo te meble. O co ci, babo, teraz chodzi? Kazałaś mężowi się pozbyć mebli z domu? Zrobił to.
to. To o co ci teraz chodzi? Normalnie chodzi do pracy, po prostu po pracy jeździ sobie i zajmuje się renowacją swoich mebelków. Wraca do domu szczęśliwy, nie zdradza cię. O co ci chodzi? Ale, Asiu, no zaczekaj, no. Porozmawiajmy na spokojnie. Nie, masz czas do wieczora, ja wracam do domu. Ale może cię odwieźć, no. Dam sobie radę. Spoko, dar sobie radę, wróci sama do domu. Poleci na tej miotle, na której przyleciała. Było mi bardzo głupio, że zrobiłam scenę zazdrości Rafała koleżance z pracy. Tym bardziej, że na niczym niewłaściwym ich nie przyłapałam. Natomiast zabolała mnie postawa Rafała i bardzo rozczarowała. Zamiast mnie przeprosić i wracać do domu, on się zastanawiał, czy może go na zawsze nie opuścić. Masz być nieszczęśliwy, tylko pracować, wracać do domu zmęczony i zły. Taki masz być. Jeżeli nie będziesz taki, zapraszam do sądu, sprawa rozwodowa. Co? Co dla niego jest ważniejsze? Rodzina czy stare meble? Nabroiłem, bardzo nabroiłem, chcę cię przeprosić. Nabroiłeś, nie da się ukryć. Dziękuję. Ale same kwiaty nie wystarczą. Musisz spalić wszystkie meble. Wszystkie. Nie możesz ich sprzedać, nie możesz na nich zarobić. Masz je wszystkie spalić na moich oczach. Obiecuję, że będę z tym walczył i po prostu w przyszłym tygodniu pójdę do terapeuty, a teraz postanowiłem, że na działkę tylko będę maksymalnie 3 razy w tygodniu chodził, chociaż pewno mógłbym i być tam 7 dni. Wiesz, no, ja nie zabraniam ci mieć pasji. Na pewno nie zabraniasz? Bo na podstawie tego, co tutaj widzieliśmy, to trochę zabraniasz. Następnego dnia Joanna zwierza się Magdzie ze swoich problemów rodzinnych. Wspomina o swojej wizycie u koleżanki męża i jego chorobie. Dla mnie to jest dziwne. Ja, Magda, ty znowu wężysz jakiś podstęp. Słuchaj, tu nie trzeba nic wężyć. No, to jest dziwne, że facet tak szybko zdał sobie sprawę z problemu. Magda, błagamy cię, przestań kopać. Przestań z całej siły starać się zniszczyć związek tych ludzi. Just stop! Get some help! Ale jak ma sobie nie zdawać sprawy z problemu, skoro widzi, że przez ten jego problem sypie mu się życie rodzinne? Asia, to jest tak, no wariat raczej sobie nie uzmysłowi tego, że jest wariatem. Żelazna logika, żelazna. Są przypadki, są jednostki chorobowe, gdzie chorzy mają świadomość choroby, która ich trawi. Tak na przykład jest z chorymi na depresję. Oni wtedy wysyłają sygnały, że potrzebują pomocy. No tak, tylko nawet jak lekarz stwierdzi tą całą sylogomanię, czy jak to tam się nazywa? No, sylogomania, rzeczywiście istnieje takie coś. Patologiczne zbieractwo. Nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych bądź o małej dla innych osób wartości. Powoduje dezorganizację życia społecznego i zawodowego bądź obniżenie ich poziomu, a także ograniczenie przestrzeni życiowej chorego. W konsekwencji nie może on korzystać z pomieszczeń mieszkalnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Jak chcecie posłuchać więcej artykułów, kochani, to zapraszam was na mój drugi kanał Kopiuj Klej. Nie, słuchaj, ja wiem, co podejrzewasz, ale Rafał naprawdę był zainteresowany wyłącznie meblami. Byś musiała go widzieć w akcji, jaką miał minę. Jezu, ta meblościanka! A ona jest zainteresowana wyłącznie nim. Czy ty tego nie widzisz, dziewczyno? Przecież ona kręci się cały czas koło niego. No tu wszystko wskazuje ewidentnie na romans. Magda, you dance motherfucker. Przestań psuć związek swojej koleżanki. Proszę. Ale on się kręci wokół mebli. A to jest mój mąż, ja znam Rafała. Ja nie mam powodu, żeby mu nie ufać. Powiedziała po tym, jak dosłownie 5 minut temu nie ufała mu i oskarżyła go o zdradę. Tak tylko mówię. Asia jest naiwna. Jak można uwierzyć w to, że zdrowy, normalny facet, który spędza tyle czasu z tak atrakcyjną kobietą, nie pomyślał o zdradzie? Czy zdrowy i normalny, to ja tak do końca nie wiem, skoro ma tą chorobę. Jezus Maria, ten retro stolik nocny. Ale jestem też świadoma tego, że on skłamał z powodu swojej choroby. On skłamał, bo jest facetem. Każdy facet kłamie. Chory, zdrowy, oni wszyscy, naprawdę. Okej. To jest mój mąż, ja mu ufam. On nigdy nie zawiódł mojego zaufania. Słuchaj, a pamiętasz, jak mój facet, ten ostatni, był rodzinny? Marzył o dzieciach, opowiadał mi o ślubie. Tylko nie wspomniał o tym, że marzy o dziecku z każdą napotkaną inną panienką. Autentycznie, ja zaraz spałuję tą Magdę. Chciałam ufać mężowi, ale Magda tak naprawdę wypowiedziała wszystkie moje obawy. Gdzieś w głębi duszy chyba czułam tak jak ona. To było straszne. Jeżeli to przeszkadza w relacji z rodziną i jest to nadmierne zbieranie tych rzeczy oraz przeszkadza to w ogóle w funkcjonowaniu, są to symptomy choroby. Ciach! Bycie psychologiem jest proste. No nie! Które trzeba leczyć. Ale jak leczyć?
Stopniowo pozbywają ci ich. OLX! Sprzedaj na OLX-cie te rzeczy! Jezu! Wiesz, po ile chodzą te retro meble tam? Terapeuta wyjaśnił mi szczegóły mojego zaburzenia. Prawdopodobne przyczyny tej choroby. A właśnie, swoją drogą widziałem, że już niestety zniszczyliście mem o tym, że studiuję kryminalistykę, bo zbyt często go używaliście. Teraz was zaskoczę. Tak naprawdę też cały czas jestem studentem magisterskim zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Więc, no wiecie... A wspominałem, że studiuję zarządzanie? Już następnego dnia mężczyzna postanowił wykonać zalecenie terapeuty i pozbyć się chociaż jednej rzeczy ze swojego nowego składowiska. Zabiłoby mnie po prostu. Zabiłoby mnie to, jakby Rafał teraz się pozbywał tych rzeczy, a tak naprawdę przewiózł je do garażu innej koleżanki z pracy. Te dwa krzesła wyrzucimy, a może nawet więcej? No dobrze by było dwie lub więcej rzeczy. Wtedy pani Róża miałaby więcej miejsca na swoje rzeczy. W sumie no trochę więcej miejsca by mi się przydało, ale z drugiej strony szkoda tych mebli wyrzucać. Przecież po odnowieniu one mogą wyglądać przepięknie. Pani Róża to chyba zły charakter jednak. To może zacznijmy wyrzucanie od tego fotela, od razu ambitnie. Nie. Szkoda wyrzucać. Przecież ten fotel, może nawet ja u ciebie, Rafi, zamówię odnowienie. Przepięknie by wyglądał w mojej sypialni. Wiesz co? Byłabyś moją pierwszą klientką, cudownie. Czy jako pierwsza klientka mogę liczyć na jakieś specjalne traktowanie? Oczywiście, będziesz miała duży rabat. A było już tak pięknie. Przepraszam, chciałabym porozmawiać z mężem na osobności. Rafał, pozwól. O co ci chodzi? No jak to o co chodzi? Czy ty w ogóle jej powiedziałeś o swoim problemie? Ale po co ja mam ją straszyć i mówić o jakichś problemach? No właśnie, po co ją odstraszać? Jak tak dalej pójdzie, to dojdziecie do wniosku, że wszystko po odnowieniu będzie wyglądało przepięknie w jej sypialni. Mój świński nosek wyczuwa bullshit. Dobra, no to już nie te krzesła idą, a ja po prostu jeszcze chwilę się zastanowię. Dziewczyny, no nie wiem, ten stolik, no takie piękne drewno, no tu też jest, ten fotel jest przepiękny, no. Fotel może nie, ale ten stolik rzeczywiście jest fajny, ja bym go w sumie wziął. Wiesz co, wyrzuć ten fotel na no przykład. No ale przecież podobał ci się, chciałaś go mieć u siebie, no. Wiesz co, nieważne, jak skończysz, jeżeli w ogóle skończysz, to proszę zamknij ten garaż i furtkę za sobą, ja idę do domu. Początkowo Rafał podobał mi się z tą swoją pasją, myślałam, że może między nami coś wyniknie. Ale kazał mi za długo czekać. Jezus Maria, żona Rafała miała rację. O kurde. Czy to druga kobieta po Marii Curie Skłodowskiej, która cokolwiek osiągnęła? To było seksistowskie. Ale Paweł, Paweł, moja mama jest kobietą. Mógłbyś ich nie obrażać? To wszystko to jest komedyjka, okej? Pamiętajcie o tym, nie pozywajcie mnie, okej? Ja kocham kobiety. Kobiety są wspaniałe. O! Kurczę, co to jest? Słuchajcie, to są jakieś stare monety. One mogły być bardzo wartościowe. Nie wiedziałem, że jeśli monety są naprawdę bardzo cenne, to wtedy uda nam się podreperować nasz rodzinny budżet. Kupiłbym sobie wtedy profesjonalny sprzęt do renowacji. Nie ma miesiąca, gdy któryś z nas nie wejdzie w jakiś mebel starego i potem trzeba jechać na pogotowie. I jak wchodzę już na pogotowie, to pani widzi mnie pielęgniarka i każe mi zdejmować skarpetę, bo już myśli, że wszedłem znowu w jakiś mebel, który stary zostawił na podłodze. Nawiązanie do pasty o wędkarzu? Okazało się, że są unikatowe i bardzo cenne. Ja się martwię, co będzie teraz z twoją chorobą. Boję się, że przestaniesz ją kontrolować, skoro będziesz miał pieniądze na renowację. A pamiętasz, co powiedział lekarz? Najpierw masz odnowić jedną rzecz, a dopiero potem pomyśleć o następnej. Dobrze, to wynajmę takiego psychologa, żeby mi mówił to, co chcę usłyszeć. A ty żartowniś, Rafał. Rozumiałem obawy żony, ale moim zdaniem martwiła się na zapas. Przecież byłem odpowiedzialnym i myślącym człowiekiem. Wierzyłem, że sodówka nie uderzy mi do głowy tylko dlatego, że zdobędę większą ilość gotówki. Spokojnie, Rafałowi nie odwali od tych pieniędzy, z tych monet, nie martwcie się. Już za tydzień w wiadomościach Rafał kupił Zamek Królewski w Warszawie. Zgłosili znalezienie monet staroście. Zostały opublikowane ogłoszenia w prasie i jeśli w ciągu 2 lat nie znajdzie się właściciel, znalezisko stanie się ich własnością. To ja. To moje były monety. To moje. Rafał kontynuuje terapię i słucha zaleceń lekarza. Większość moich meblowych skarbów została wywieziona na wysypisko.
ale dwa najważniejsze skarby są zawsze przy mnie. Lewe i prawe jądro. Czekajcie, co? Nie? Rafałowi udało się nawiązać współpracę z pobliskim antykwariatem, gdzie może realizować swoją pasję. Marzy, że po spieniężeniu cennych monet będzie mógł wynająć garaż poza domem, zakupić sprzęt oraz preparaty do renowacji i handlować meblami. Teraz jednak chce jak najwięcej czasu spędzać ze swoją żoną i córeczką. Zrozumiał, że one są dla niego najważniejsze. Ojeju, dawno się nie zdarzyło, żeśmy mieli odcinek z tak pięknym morałem. Ojeju, oj, cieplutko na serduszku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Przyznam szczerze, że tak fajnie było teraz zrobić sobie delikatną przerwę od zwykłych odcinków, nagrać ten maraton pierwszej klasy i teraz znowu wrócić, bo czuję się taki bardzo świeży i energiczny. Uga, buga, uga, buga, dajcie suba, uga, buga, dajcie suba. Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze na koniec zapraszam was oczywiście na mojego Twitcha, mojego Instagrama. Mam też inny kanał, który nazywa się Kopiuj i Wklej, wyszukajcie go sobie w YouTube. Tam też jest fajnie i do zobaczenia w następnym odcinku. Czołem! Cześć, z tej strony Kryspin. Chciałbym wam tylko uświadomić, że to jest 69. odcinek, który zmontowałem na ten kanał. Można powiedzieć, że z tego powodu Paweł dzisiaj tak dużo jęczał. Nie ma za co. Cześć Kryspin. Nie powinienem pić przed nagrywaniem odcinków. Zróbmy parę filmów, gdzie nie będzie żadnego rapu. Błagam cię. Błagam cię. Proszę. Proszę. Tylko się droczę.